Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was tym fragmentem filmu. Chciałabym, żebyście również z tak dużym zainteresowaniem obejrzeli dalszą część prezentacji. Myślę, że Was nie zanudzę tym materiałem. Wręcz przeciwnie, sprawię, abyście chcieli pogłębiać wiedzę o naszej historii, naszego wspaniałego kraju. Druga wojna światowa. Okropne czasy dla Polski. Większość z nas nie wie, jak to było w tamtych czasach. Film pod tytułem Zakazane piosenki w reżyserii Leonarda Buczkowskiego, wydany zaledwie 2 lata po zakończeniu tego okresu, pokazuje nam, jak my potrafiliśmy wyrażać nasze zdanie poprzez piosenki niezrozumiałe przez Niemców, które dawały nam wiarę i siłę przetrwać te ciężkie czasy. Przed Wami fragment niezapomnianego przeboju. Nawiązując do okresu II wojny światowej, przedstawiam film pod tytułem Pianista, wyreżyserowany przez Romana Polańskiego z 2002 roku, pokazujący życie mężczyzny z ogromnym talentem muzycznym, który dzięki temu uszedł z życiem w tym trudnym okresie okupacji. Ten film nie pokazuje tylko walki o przetrwanie w czasie wojny, ale także podejście zwykłych okupantów do Żydów i ich drugą stronę, czyli nielicznych Niemców ze szlachetnym sercem. Pianista to nie tylko film, jak Niemcy źle traktowali Żydów i Polaków, ale znaleźli się też tacy, którzy... Ocencie to sami. Przed Wami fragment filmu. Żydzie. Przepraszam, co to za kanonada? Rosjanie po drugiej stronie rzeki. Musi pan wytrzymać kilka tygodni, nie więcej. Co się dzieje? Wycofujemy się. Rosjanie już weszli? Jeszcze nie. Nie wiem, jak mam panu dziękować. Proszę dziękować Bogu, nie mnie. To on chciał, byśmy przetrwali.
A przynajmniej powinniśmy w to wierzyć. Proszę. A pan? Mam drugi, cieplejszy. Co pan zrobi, kiedy będzie już po wszystkim? Będę znów grał na fortepianie w polskim radiu. Jak ma pan na nazwisko? Może kiedyś się usłyszę. Spielman. Spielman. Dobre nazwisko dla pianisty. Film pod tytułem Miasto 44 w reżyserii Jana Komasy z premierą w 2016 roku opowiada o miłości młodych ludzi, którzy żyli w czasach II wojny światowej. Głównym tematem filmu jest pokazanie przygotowań i trwania powstania warszawskiego. Główni bohaterowie żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się tym ostatnim. Być wierny ojczyźnie mojej Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć, aż do ofiary życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej i rozkazom wodza naczelnego oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek mnie spotkało. Przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twoim obowiązkiem będzie walka z bronią. Twoją nagrodą będzie zwycięstwo. A zdrada karana jest śmiercią. Tak nam dopomóż Bóg. Jasne? Jasne. Nie jasne, tylko tak jest, panie Plutonowy! Tak jest, panie Plutonowy! No. Buty wracają do szafy. Miasto 44 to nie tylko film o wojnie, ale także o miłości, wierności i odwadze młodego pokolenia. Czy każdy z nas oddałby życie za ojczyznę? Teraz tylko do rzeki. W tym momencie zmieniamy trochę formę mojej prezentacji. Wiem, że fragmenty z tych filmów były może trochę... Sami ocencie. Historia polskiej kinematografii to nie tylko wojna, ale też kolejki. Za czym? 3 godziny za 2 kg cukru? Czy może 3 dni za... I tak zabrakło. Pokazuje te czasy Polska Kronika Filmowa. Polska Kronika Filmowa zaczęła swoją działalność 1 grudnia 1944 roku i była rejestrem bieżących wydarzeń oraz oficjalnym instrumentem propagandowym w okresie PRL-u. W kronice znajdowały się głównie materiały krajowe, sporadycznie zagraniczne. Skończyła swoją publikację w 1994 roku. A to innego rodzaju warszawska egzotyka. Całą noc czekali ludzie, aby móc kupić Dürery. Oczywiście nie obrazy wielkiego malarza niemieckiego, lecz telewizory. Skrupulatnie sporządzona lista nie na wiele się wdala, skoro na 200 amatorów sprzedano tylko 60 odbiorników. A tyle było czekania z krzesełkami i lekturami. Szczęśliwcy szybko uporali się z próbami. Ta mała transakcja zamienia największych lekkoduchów w solidnych domatorów spędzających całe wieczory. Od kilku tygodni formują się w Polsce kolejki. Po nic. Personel na zapleczu układa puzzle upaństwowionej gospodarki żywnościowej. Personel w sklepie patrzy w przyszłość. Nic produkuje się w specjalnych fabrykach, takich jak ta na Żeraniu w Warszawie. Chciałam również pokazać Wam kilka scen z filmu pod tytułem Wałęsa, Człowiek z nadziei, którego reżyser Andrzej Wajda
zdobył Oscara za swoją twórczość w kinematografii. Lech Wałęsa, polski prezydent w latach 1990-1995, założyciel Solidarności, za swoje osiągnięcia dostał pokojową Nagrodę Nobla. W tym filmie jest przedstawiona jego historia i wielka walka z komunizmem, broniąc praw pracowników, utworzenie związków zawodowych. Po jego sukcesie inne państwa poszły jego śladem. Mam prawo spotkać się z kim chcę. Było to spotkanie, czy nie było, i pana stosunek nas interesuje. Dlaczego zostałem zabrany z domu nieprawnie? Czyli konkretnie? Konkretnie to numer sprawy, pogadamy. Oczywiście nie odpowiadam, czy się spotkałem, czy się nie spotkałem. Oczywiście wskazane było, żebym się spotkał. Przeczytać panu protokół przed podpisaniem? Nie, bo ja nic nie podpisuję. Sobie nie zdaję sprawy z powagi sytuacji. Władza ludowa strzelała do ludu swego! Chcemy, by prawo zapanowało nad bezprawiem! Chcemy, by nigdy Polak nie musiał podnosić ręki na Polaka! Pan wie, że nasi przyjaciele zadają pytania, czy istnieje konieczność, żeby pan jeszcze żył. No to beatyfikację miałbym murowaną. Przed wami kilka ważnych nazwisk reżyserów z tego okresu. Andrzej Wajda, Jerzy Hoffman, Juliusz Machulski, Agnieszka Holland, Roman Polański, Stanisław Bareja, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi. Filmy przedstawione w mojej prezentacji obrazują wydarzenia, które zmieniły ostatnie 100 lat Polski dość chaotycznie. Ta wspaniała przygoda miała na celu pokazanie młodemu pokoleniu wydarzenia, które zmieniły bieg naszej historii. To tylko mały ułamek filmów, które obrazują nas jako ludzi, którzy walczą o swoje i nigdy się nie poddają. Kinematografia polska to nie tylko obrazy cierpienia Polaków, ale też inne gatunki filmowe, takie jak komedie, filmy przyrodnicze, seriale, na których wychowali się nasi dziadkowie, rodzice i my. Na przykład Alternatywy 4, Sami Swoi, Wojna Domowa, Miś, Nie lubię poniedziałku, Poszukiwany, Poszukiwana, Zmiennicy i tym podobne.